Yeah, fungamy ubedube. Coś, na co czekaliśmy bardzo długo. Chociaż w sumie ubedube to jest inaczej Deltarune, a to jest Undertale, więc powinno być Tale-ale. Dajcie swoje propozycje nazywania Undertale jakoś prześmiewczo czy coś. Słuchajcie, dzisiaj pierwszym fungamem, w jaki zagram, będzie Horror Tale. Nie pamiętam, czy to kiedykolwiek przychodziłem. Bynajmniej nie wiem, o co w tym chodzi, bo nie mogę tego skojarzyć. Może kiedyś coś dotknąłem, ale nie wiem. Jest język ruski i język angielski. Będziemy oczywiście grali po rusku, gdyż jest to język, który każdy rozumie. Dobra, weźmy angielski. Many years ago, another human fell down to the underground. Monsters believed that the freeze could be the one to set them free. But... Horror Tale! No. Ale Frask coś zepsuł. Zobaczmy co. The name of the fallen human? A... Le... Fons. Nie, AliExpress, okej. Okay. Aliz? To nie wiem. Dobra, coś tutaj stanęło. A ray of light getting through the cracks somewhere up in high made you open your eyes. Nie chcę tłumaczyć tego, naprawdę. Chociaż postarałem się to przetłumaczyć dosłownie najbardziej jak potrafię. Promień świetlny przeciął przez dziura gdzieś wysoko. Otworzyło ci oczy. Kropka, kropka, kropka. Hike enog. Dosyć wysoko. Wspomnienia upadłych, coś tam, bla, 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 bla. Masz refleksję w mózgu, tak. Czujesz, że spadłeś z 1000 stóp. Boże, stopy to jest jakaś dziwna jednostka miary, której nie ogarniam. Dobra, bla, bla, bla. Zadziwiłeś się, jak przeżyłeś. I okej. Okay. Wow, wyglądam jakbym... It seems the flower... Wygląda na to, że kwiaty zaspokoiły twój upadek. Bla, bla, bla. I jakaś tam kupa błota. Gdzie ty jesteś? Wyglądam jakbym był w ciąży. Albo jakbym na kwarantannie z dużo zjadł. Ciemność. Ciemność? Czyżby wódę? Nie, może nie dzisiaj. Może. WUDEGASTER! Make it in difficult to see past the cyclic popis. Dobra. Przynajmniej coś tam. Że nie? Dobra. Chodźmy. Wyglądam jak jakaś Samara Tamara, która wychodzi z nory. Howdy. No, wait. Please, be quiet. Don't scream. Look, there is nothing I can do to hurt you. To jest jakiś nowy flowy. Zobacz, nie ma tutaj nic. Nie mam przy sobie nic, czy mogłem cię zranić, co? Ale zajebisty remix. Howdy. Jak niespodziewanie. Kolejny człowiek, który wpadł tutaj przez przypadek? Cóż za niespodzianka. Myślę, że to sprawia, że jesteś klam z, nie wiem, niezdara, coś takiego. I głupi, no, nieważne. Not to mean or not to be... Nie, żeby coś, ale jestem Flowey. Kwiatek Flowey. Jestem kwiatek, kwiatuś, kwiatuś, kwiatek. Daję ci swoją... Swój... Jezus, głupi jestem. Nie łodyżkę, tylko liść. Jak rękę. Shake it. Hehe. Trucizna. Mogę być twoim... Możesz mnie uznać za swojego pierwszego przyjaciela tutaj na dole. I might seem harmless? Nie wiem, co znaczy harmless. But don't be so naive. Nie bądź taki naiwny, prawda? Aha, tutaj jest zjedz albo... Zjadaj albo będziesz zjedzony. Aha. To jest super zasada świata, w którym żyję. Okej. Okay, geez, you look like the saddest human alive. Wyglądasz, jakbyś był najsmutniejszym człowiekiem na świecie. Nie chciałem cię przestraszyć. Cóż, jak masz na imię? Powiedziałeś swoje imię. Aliza? Ciekawe imienie. Nigdy nie spotkałem się z takim imieniem. I couldn't help but smile shyly. Wyglądasz słodko, kiedy się uśmiechasz. A teraz... Giń! Przejdź do następnego pokoju.
Będzie to świetne miejsce, żeby zacząć. Poczekam tam na ciebie. Naprawdę wyglądam okropnie. To wygląda jak jakoś, nie wiem, babcia pyza. Czy coś. Dobra, idźmy dalej. Fajny jest ten remix. Naprawdę mi się podoba. Więc jesteś tutaj. Witaj w podziemiach. Dawno temu było to piękne i kochane miejsce, coś tam. Ale to teraz jest przeszłość. Nie możemy mieć, nie mamy za dużo czasu, ona może nadejść. Więc powiem ci tyle, ile potrafię. To miejsce jest bardziej niebezpieczne niż piekło. Zwłaszcza dla ciebie, człowieka. Wszystko przez naszą posraną królową. Schowaj mnie do kieszeni. Think as none of us want to stay here. Wygląda to, że nikt z nas nie chce tutaj zostać. Może razem ogarniemy to miejsce. Co o tym myślisz, Aliza? Zgodziłeś się. Cóż. O nie. Flawi, zostałeś spalony przez Taboriel. Fireboriel, może Fireboriel. Flawi. O nie. I zabiła sesję na kolejny. Dlaczego kurwa w każdym fangame Toriel zabija Azriela? Dlaczego? Co jest nie tak z tym fangame'ami, że na początku każdego, dosłownie każdego, albo na niego nadepnie, albo go spali, albo go w kosmos wywali? Ja nie wiem. Trzęsiesz się, twoja dusza jest wypełniona strachem. Boże, to wygląda jak Super Mario. No nie, to nie wygląda jak Super Mario. Moje dziecko. No nie, trawesty Toriel. To mogło być w podziemiach Horror Tale'u. Trawesty Toriel właśnie. Moje dziecko. Już ktoś mi pisze na Telegramie, zawsze powinno go wyciszyć. Cóż za okropna kreatura, tak. Kreatura torturuje także niebezpieczne dziecię. O, proszę, nie płacz. Nie bądź przestraszony. Jesteś teraz bezpieczny. Duży potwór ociera ci łzy. A, tak lepiej. Jestem tak szczęśliwa, że to narośle nie udało, że temu naroślu nie udało się ciebie skrzywdzić. Naroślu? Naroślu, co to jest za tłumaczenie w ogóle? Wygląda na to, że ona nie rozumie, co właśnie zrobiła. O, zapomniałem się przedstawić. Jestem Travesty Toriel, pedofil z ruin. Przechodzę... Skaj się na mnie spojrzał w taką miną, że... Nie, Skaj mi zabije się właśnie. Przepraszam, ale to... Co to ma być? Przechodzę przez to miejsce każdego dnia, by sprawdzić, czy ktokolwiek nie upadł w dół. Biedna dziewczynka. Nie wyglądasz za dobrze. Musisz być bardzo głodna. Chodźmy. Zabiorę cię mojego domu i tam zabawimy się. W jedzenie. Tak. Nie ma zapisu gry. Autosave. No, coś tam. Ruiny wypełniają cię strachem. Autosave. Witaj, dziecię. To miejsce nazywane jest ruinami. Ruiny są starym miejscem wypełnionym zagadkami. No, twoja stara? A, te przyciski kiedyś były zagadką, ale już nie działają. Czas pozostawił na nich swój znak. Ale jest dużo innych zagadek przed nami. Będziemy się rozwiązać. One będą mniej zniszczone. Mam nadzieję, że poprawię ci humor, coś takiego. A teraz... Jeleniu! przygoda nie będzie czekała. Na szczęście... Ta zagadka wciąż działa.
żeby tu przejść, musisz nacisnąć parę guzików. Zaznaczyłam te, które musisz tam kliknąć. Co za tabliczka? Naciśnij Z, żeby czytać tabliczki. Zostań na szlaku. No tak. Pizd. Proszę naciśnij dźwignię, no. Pizd. Nie, nie! Chcesz nacisnąć drugą? No coś tam, dobra. Pik. Nacisnąłeś przycisk jeszcze raz. Nie działa. Czy coś jest nie tak? Pozwól mi spróbować. Na wygląda, jak on tak stoi. Wróć bajko, co kręci. Dziwne. Dlaczego to nie działa? To było to strane, z tutorial pełną gębą. Wygląda to, że znowu utknęło. Nie możemy aktywować bez, prawda, aktywowania tej dźwigni. Poczekaj chwileczkę, Tory spróbuje to naprawić. Nie, ja nie powiem, w czym mi się to kojarzy. Dobra, tam się Toriel masturbuje, to ja pójdę gdzieś dalej. Co jest tutaj w liściach? Nie ma nigdzie drzew. Skąd to się wzięło? No właśnie. I co, ja na tego się to klikać? To naciska to w kółko. Ale Toriel. Nie, tramwesty Toriel tam się zabawia, nie? Ja tego nie komentuję, może sobie stąd pójdę po prostu. Głupio było wyjść w takim momencie, no. Co ja mam tutaj zrobić? Musi być coś tutaj do zrobienia, a to taki koniec gry, nie? Bo nie mamy pomysłu. Już tak klikałem 50 razy. Dobra, idziemy na Hama, jak zwykle może jest tutaj gdzieś jakieś ukryte przejście, cokolwiek. Teraz tutaj sprawdźmy tą ścianę. Stand the path. Wydaje mi się, by tutaj miała być jakieś dźwignia. Ale być może nadzieją mi ostatnia czy coś. No nie no, i ona tam będzie tak w nieskończoność to klikać. Musi być jakieś rozwiązanie w tej sytuacji. No mówię, to mi wygląda podejrzanie strasznie. Pewnie osoby, które już to grały, to mają teraz... W ogóle patrz, jak chodzę tak, to widać mi stopy takie śmieszne, blade. Blade siwe. Skąd się wzięły te zasrane liście? Może coś z nimi? Toriel? Czy to powinno działać? O! Koza jest tak skupiona na naciskaniu guzika, że nawet się nie zauważyła. Nie wiem, jak ją powstrzymać. A! Ty pieprzona! Kupa metalu! Działaj! Do cholery! O! Czekaj! Gdzie jest dziecko? Dziecko! Tutaj jesteś! Nie zapuszczaj się tak daleko, okej? Okay? Może wtedy niebezpiecznie. Nie chcę, żeby Toriel była smutna, prawda? To wiesz, że jest teraz niepotrzebne. Ale zanim... Ale przed tobą było dużo... ludziów. Uczułam ich tutaj walki. A to kukuła. A! Tyle wspomnień. Potwory żyły w ruinach, też. Dobra, nie, pierdzielę to. Dobra, coś tam, co tłumacza, ktoś umie. A, nie czas na nostalgię. Przepraszam, że... I'm sorry. Podśnij mi wory, a z góry. Co, dobra, nie, po prostu...
Tak, no... Możesz próbować rozmawiać do lalki, no... No dobrze, tak, standardowa kwestia. Ale ma fajne serduszko. Cześć. Lalki nie mówią. Tension. Ale co, mogę... Pan? Spare. Flee. Uciekajmy. O! Uciekłeś! No, coś tam, dobra. W tym pokoju jest tylko jedna zagadka. Ciekawe, czy uda ci się ją rozwiązać. Boże, jak tutaj powiedziałem, since standing on these spikes, to się załamie znowu. No tak. Weź moją rękę. To jest za problem, ale z tym standing on those spikes. Kolce się chowają, zakazane na sterlidzie. Toril musi uznać zagadkę. Wszystko wydaje się w porządku. Ale kolejny krok i... Twój... Your grip on Toril's hand become harder? Nie wiem. Mocniej się trzymasz Toril, coś takiego. Nie wiem tłumaczyć. Ta zagadka mogła być trudna dla ciebie. Nie chodź tutaj samemu, dobrze? Odpocznijmy w tym miejscu, okej. Okay. Znowu mnie wziął za łapę. Mówię, pedofil prowadzi mnie do swojej piwnicy. Tak być nie będę. To jest zakazane. Moja koza! Swoją łapką naciskam w tą dłoń. Nie będzie się być już nieznajomym. Czuję, jak ona bezpieczeństwa otoczy Toril. Nie będę. Będziesz się pytał o ruiny czy jej życie. Zapytaj mnie o jej życie. Chcesz się ode mnie czegoś dowiedzieć? To nie tak, że mam dużo do powiedzenia. Jestem starą... kozłem, która kocha dzieci. Lubi kochać dzieci. Kocha się z dziećmi. No. I no coś tam nie chcę kłamać. Jest jedynym potworem w ruinach. Bla, 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 twoja stara. No i w ogóle, haha. I remember that, no. Pum, pam, pam. Tam. I we are on turn away now. Wyglądasz lepiej, dziecko. Na to, że zagadki coś tam cię zmęczyły chyba, hehe. Tam uaktywniły, nie, znaczy amused, nie wiem. They always make a good job for of it. No, zawsze dobrze się sprawdzają. Nie przeszkadzaj mi w moich wideokonwersacjach z odbiorcami kanału YouTube. Dziękuję. Coś ty kurna mi opuścił na stopę. Na stopę? Na sropę kurwa. Lecimy dalej. O, patrzcie, klocka zwaliło tutaj. Tutaj powinien być autozapis, no dajcie mi zapisy. O, jest. Napełniać to strachem, ale strachem też napełnia mnie fakt, że Skyfi mi coś rzuci na stopę, dlatego kończę ten odcinek i widzimy się już w następnym, trzymajcie się, no i cześć, pa pa!